Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku w ewidencji Wieluńskiego Urzędu Pracy znajdowało się 4160 osób bezrobotnych. W odniesieniu do stanu na koniec czerwca minionego roku odnotowano wzrost poziomu bezrobocia o 155 osób, czyli o około 3,9%. Natomiast porównując do grudnia, w grudniu było 4232 osoby, to jest widoczny spadek, a już w marcu mieliśmy liczbę bezrobotnych 4713, więc no była ta rejestracja bardzo wysoka, natomiast teraz widzimy no sukcesywne spadki. Stopa bezrobocia w powiecie wieluńskim na koniec czerwca wynosiła 12,1%, w tym samym czasie stopa dla województwa łódzkiego to 14%, a w Polsce 13,2%. Porównując to do ubiegłego roku, to w powiecie wieluńskim było 11,7%, w województwie łódzkim 13,3%, a w całym kraju 12,3%. Zdecydowaną większość, ponad 63% bezrobotnych zarejestrowanych w Wieluńskim Urzędzie Pracy w końcu czerwca stanowią osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, bez prawa do zasiłku oraz bez wykształcenia średniego. Nadal niepokojącym zjawiskiem na naszym lokalnym rynku pracy jest wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, czyli osób pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy. Ci długotrwale bezrobotni stanowili w końcu czerwca 53,7% ogółu zarejestrowanych osób w Urzędzie Pracy i były to 2234 osoby. Odnotowujemy również nieco niższe bezrobocie wśród kobiet. Według stanu na koniec czerwca stanowiły one 49,3%, a przed rokiem było 51%. Z kolei na realizację aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia w analizowanym okresie wydano ponad 3 646 000 zł, czyli o ponad 1 949 000 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększyły się także o ponad 111 tysięcy złotych wydatki na zasiłki dla osób bezrobotnych. Realizacja wszystkich zadań pochłonęła w pierwszym półroczu łącznie 7 517 100 zł, to jest o 2 070 000 więcej niż rok wcześniej. W bieżącym roku Wieluński PUP pozyskał również środki na finansowanie programów na rzecz zatrudnienia z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie otrzymano na ten cel 3 182 000. W ramach projektów organizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskaliśmy 2 865 200 i oprócz tego aplikowaliśmy o środki z rezerwy ministra w ramach programu specjalnego i udało nam się pozyskać pełną kwotę, o którą wnioskowaliśmy. Tak, jest to aktywizacja osób do 30 roku życia. Program nazwaliśmy sobie Czas na aktywność i na to zadanie otrzymaliśmy kwotę 499 700. Tak, drugi program specjalny dla osób powyżej 50 roku życia, nazwany przez nas Zawsze Aktywni, to kwota pozyskana 544 700, więc też kwota dosyć spora. A czy w tej chwili w urzędzie można znaleźć konkretne oferty pracy? Czy takowe w ogóle są? O tym mówić już będziemy w temacie tygodnia. Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.